I witam mojego tutaj, swojego przyjaciela Gandalfa. Gratulacje dostania się na Mastersy. Tu warto przypomnieć wynik tych Openów. W ćwierćfinale z Lerio 3-2, później w półfinale z Mysticalem 3-1, no i Payable wzięte na robotę w finale 3-0, także tendencja spadkowa, rozkręcałeś się chyba na tym turnieju. No, w sumie tak było. Z każdym meczem było coraz lepiej. Wspaniale. Myślę, że również tak samo będzie na Mastersach. No, ja też mam taką nadzieję. I to jest bardzo ważne pytanie, które bardzo nie lubią ludzie. Czy chciałbyś coś sobie powiedzieć, czy nie? No to w sumie mogę się krótko przedstawić. To jestem Gandalf 0271. Gram dla drużyny Team Elderblood. No i jestem na starcie, bo wygrałem Opena drugiego. No i to chyba tyle. Okej, dobra, więc jesteśmy po tym krótkim jakże przedstawieniu konkretnym, więc możemy chyba zacząć już cię przepytywać. Jesteś gotów? No, jestem. A, więc zacznę od pierwszego pytania. Czy to prawda, że Kerpeten jest swoim uczniem? No i tutaj wyszło to na jaw, tak, jest moim uczniem. Jakby od pewnych kwalifikacji w tamtym roku, kiedy zmierzyliśmy się razem i go pokonałem, chciał, wtedy napisał do mnie, czy mogę go poprowadzić, jego drogę taką gwintową. No. Oczywiście się zgodziłem. No i tak to się potoczyło dalej, że teraz najpierw ja wygrałem Opena, później on i teraz jesteśmy w tym samym miejscu. Tak, i zobaczymy, czy uczeń przerośnie mistrza, czy może mistrz swojego ucznia okiełzna. No zobaczymy. Okej, okay, więc Gandalf, jaka jest twoja gwintowa rutyna w sezonach kompetytywnych? W sumie to nie mam takiej ściśle określonej rutyny. Zazwyczaj gram wtedy, kiedy mam ochotę. Chyba że wymyślę jakąś specyficzną talię, która jest dobra przez dany okres danego dnia. To wtedy staram się nią grać tak przykładowo w nocy albo rano. A tak ściśle określonej rutyny raczej nie mam. Okej, okay, w porządku. Także wiemy, jaka jest twoja rutyna, raczej jej brak. Powiedz mi, tak. Co czułeś wygrywając z Payballem 3-0 w finale Opena? No, wiadomo, że to było niesamowite uczucie, no bo to też jakby był mój pierwszy Open. Dopiero to się zakwalifikowałem. No, wiadomo też, że wiele razy próbowałem i niekiedy byłem blisko, ale mi się nie udawało. No i jak już się dostałem, no to wygrałem, no to wiadomo, że to niesamowite uczucie i nawet było widać po tym finale, że nie wiedziałem też, co powiedzieć w sumie z burzą, bo takie były emocje duże. Powiedz nam, jak ci poszły przygotowania do Mastersów i z kim się przygotowywałeś? No, w sumie całkiem dobrze. Już jakby bardzo wcześnie zaczęliśmy to przygotowanie, żeby mieć zrobione kilka talii, którymi możemy jakby zacząć się przygotowywać, które możemy brać pod uwagę, jeśli chcemy je wziąć w ogóle. No i przygotowywałem się głównie z kolegami z drużyny. Wiadomo, że z Truskiem, bo on też gra jakby na Mastersach. Z Puzzlem, z Rolero, z Kupsowiczem, z Timim. No i no, z dużą ilością jakby graczy polskich, głównie z Team Elderblood. Przejdziemy do następnego pytania. O, to jest moje pytanie, które wymyśliłem. Czy trzymasz w swoim pokoju coś, co mogłoby zaskoczyć innych graczy? Nie wydaje mi się w sumie, chyba że przygotuję coś specjalnego na Mastersy, ale wtedy to już będzie niespodzianka. Okej, okay, dobra, zobaczymy już w grudniu. Z kim chciałbyś się zmierzyć w finale? Jakby nie patrząc na układ drabinki, tylko na samych graczy, to wiadomo, że z Truskim. Wtedy mielibyśmy taki nasz jakby finał teamowy. Mm-hmm. No ale wiem, że drabinka jest jaka jest i z Truskiem mogę się zmierzyć co najwyżej w finale, w półfinale, przepraszam. Czyli w finale chciałbym raczej z Kerpetenem, gdyż tak jak wspomniałeś, jest to mój uczeń i mam nadzieję, że razem pokażemy coś godnego uwagi i podziwu w finale. Okej. Okay. Mówiłeś, że zakwalifikowałeś się na Opena, to był twój pierwszy Open i go wygrałeś. Więc może opowiesz nam, co się kryje za takimi wynikami? Jaka jest tajemnica twoja? No to pewnie przygotowanie.
opracowywanie specjalnych taktyk pod dane matchupy, żeby wiedzieć, jak się zachować w danej sytuacji, ale też dużą rolę odgrywa improwizacja i dostosowanie się do danej sytuacji na stole, więc to już jest takie trochę trudniejsze, ale z czasem i z doświadczeniem da radę to wypracować sobie. Okej, czy twoja rodzina wie o twojej gintowej karierze i czy wspierają cię w niej? Tak, moja mama i tata wiedzą i jakby bardzo się ucieszyli, że wygrałem tego Opena, wytłumaczyłem im, co to jest. I że pieniądze z tego są. Tak. No i mój brat też gra w Blinta. O. Też trochę dzięki mnie. I na które jest randze? No, na prawo. No prawo, okej. Okay. Czyli pamiętacie, jest możliwe, że wy snajpicie brata Gandalfa na Proladerze. I gdyby poslała kartę swoją twarzą, to do jakiej frakcji chciałbyś, aby należała? No to w sumie oczywiste, do Nilfgaardu, no bo to moja ulubiona frakcja. Okej. Okay. Czy planujesz grać kompetytywnie w kolejnym sezonie Mastersów? Raczej tak. Tak myślę, no ogólnie lubię grać w Winta i dopóki gra będzie, że tak powiem, żyła, to będę w nią grał. No i w końcu tytuł Mistrza Świata sam się nie obroni. Tak. I skoro mowa o tytule Mistrza Świata, wspominałeś wielokrotnie, że za rok planujesz obronić tytuł Mistrza Świata, ale jak to jest możliwe, skoro Kerpeten już nazwał się zwycięzcą czwartego sezonu? O, i widzisz, to jest ciekawe pytanie, bo też mu o tym wspominałem w trakcie naszych sesji. Tutaj możemy zauważyć, że on tak w pewnym stopniu próbuje naśladować mnie, inspiruje się. I dlatego tak nazwał się. Też trochę dzięki mnie, może to też trochę moja wina. No ale zobaczymy, jak będzie na koniec roku. Zobaczymy, czy dojdziecie do tego wielkiego finału, na który oczekują ludzie. Gdyby Gwinta nie byłaby już, nie byłaby ta gra tak wspierana, czy próbowałby swoich sił jako profesjonalny gracz w innych karciankach? Nie, bo ogólnie ja nie lubię gier kracianych. Tak, Gwinta zacząłem grać tylko ze względu na to, że to gra połączona z uniwersum wiedźmińskim. I bardzo mi się podobał w Wiedźminie 3. Ogólnie podchodziłem do Gwinta dwa razy i dwa razy odinstalowałem grę i dopiero co trzecim razem mi się spodobało. Zacząłem grać dłużej. Także jak widzicie, jeśli was odrzucił Gwint, zawsze jest szansa, że wrócicie i może też znajdziecie się w miejscu, w którym jest teraz Gandalf. Także pamiętajcie, nigdy nie wiadomo. Kto według ciebie jest prawdziwym czempionem Tebu? No to w sumie też dość proste pytanie. Ale tutaj mogę wymienić dwie osoby i pierwszą oczywiście jestem ja i drugą pan streamer Pawlox. Nie, panie Gandalfie, nie. Dobrze. Którą metę możesz nazwać swoją ulubioną? A to w sumie trochę trudne pytanie. Ale wydaje mi się, że podobała mi się meta z pierwszymi wojownikami. To był pan Lusterko chyba? Dodatek? Coś takiego. Oni byli jakby dużo mocniejsi od pozostałych w talii, ale sprawiali mi bardzo taką wielką przyjemność z grania. No i wtedy mi się w sumie podobali bardzo. Okej, okay, tak. To była... Trzy razy chyba był nerfiony ten lider? Tak. Wtedy? Też, tak mi się wydaje. Tego. Tak, no było, naprawdę było ciężko z tymi wojownikami. W końcu go zabili. Tak, aż zabili tego lidera. Dobra, kogo byś wolał? Leo Messiego czy Roberta Lewandowskiego? O kurczę, to ciężkie pytanie. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko Messiego, bo ja w sumie od drugiej klasy podstawówki kibicuję Barcelonie. No i jakby też Messi był, wiadomo, bardzo długo z nią związany. No i chyba właśnie dlatego jemu, gdyż więcej śledziłem jego karierę niż Lewandowskiego. Okej. Okay. Kibicowałem mu też w trakcie jej. Okej, okay, dobra. Przecież wiemy, kto jest twoim ulubionym piłkarzem i powiedz mi, jaką postać z wiedźmińskiego uniwersum chciałbyś zobaczyć w Gwincie? No, ostatnio na Openie mówiłem, że chciałbym zobaczyć Guillauma, jego dodali, no to może też za sprawą trochę moją, co no. Wiadomo. To teraz wydaje mi się, że mogła to być Wizenna, matka Geralta, bo nie mamy jeszcze jej w grze. To mogłaby być jakaś potężna szarodziejka, może wspierająca taki archetyp. Może się
pojawi się pewien Guillaume, to może się pojawi Vicenna. Zobaczymy, czy masz aż taką moc z praszą, skoro jesteś czarodziejem. No, zobaczymy, zobaczymy. Powiedz mi, jakiej muzyki słuchasz podczas swoich sesji grania w Gwinta? A to zależy w sumie, bo jak gram kwalifikacje, to mam taką swoją specjalną playlistę i tam są bardzo różne gatunki, też piosenki w różnych językach. Ale bardzo lubię latynoską muzykę i taką, że tak powiem, podnóżkę. Żeby było potuptać podczas grania. Tak. No wtedy jakoś te tuptanie mi pomaga skupić się. No i jakoś lepiej mi wtedy się gra. Okej, w porządku. Załóżmy, że wygrywasz Mastersy. Czy jest w Gwincie coś jeszcze, co chciałbyś osiągnąć? Na przykład pobić rekord, albo wyrównać raczej rekord Daniego w biciu od 300 rangi do pro bez przegranej? Wydaje mi się, że mnie raczej nie interesują takie rekordy, ale jeśli miałbym wskazać jedną rzecz, którą chciałbym poza wygraniem Mastersów, to wydaje mi się, że mógłby to być wspólny stream z panem Pawloeksem. Okej, okay, no to jest jakieś osiągnięcie. To jest bardzo ważne pytanie. Pocałuj, poślub, zabij. Do wyboru masz Rolero, Kupcewicza oraz Kiera. O kurczę, a mogę być tutaj dyplomatyczny? Czy muszę wskazać odpowiedź? No możesz być dyplomatyczny. To powiedzmy, że nikogo nie zabijam, poślubiam Rolero i całuję Kupcewicza i Kiera. Okej, okay, dobra. To teraz przejdźmy do kart. Powiedzmy, że CD Projekt pozwala ci zmienić jedną kartę w Gwincie. Która to karta i jak by się zmienił? To na pewno zmieniłbym Rentfree, gdyż jej wpływ obecnie na grę jest zbyt duży i nie da się za bardzo zbudować talii, które jej nie grają, a talii, które jej nie grają, to zazwyczaj jest Necker. I to byłyby dwie karty w sumie, które chciałbym zmienić, Necker i Rentfree. Ale nie do końca wiem, jakie mogłyby mieć umiejętności, ale na pewno powinny mieć takie, które wywierają mniejszy wpływ na grę niż obecnie to jest widziane. Powiedz mi, co byś wybrał? Taniec Shakiro czy tytuł Mistrza Świata w Gwincie? I tu też jest dość prosta odpowiedź z mojej strony. Tytuł Mistrza Świata, gdyż taki tytuł mógłby mi w łatwy sposób zapewnić ten taniec z Shakiro. Okej. Mówiłeś, że chciałbyś zmienić Renfrew z Golden Neckera, więc pytanie brzmiało, która według ciebie karta była najmocniejsza w tym roku, a która najsłabsza? I raczej powiedzieć nam tę najmocniejszą kartę, albo kartę chyba dostaliśmy. Tak. Więc która według ciebie jest najsłabsza? Nie powiedziałbym w sumie, że najsłabsza, ale największym rozczarowaniem były dla mnie nowe karty Syndykatu, czyli nowy scenariusz i Zatoka, Flinder i tak dalej. Gdyż myślałem, że one wywrą większy wpływ na grę i na metę w tym roku ogólnie, a nie wywarły go praktycznie wcale. Widzieliśmy tylko na początku jakieś talie z tym nowym scenariuszem. Tak, widzieliśmy ten podwójny scenariusz. Okej. Okay. Rura, helikopter, Chongo. Jaka jest ulubiona strategia na czerwoną monetę? To w sumie zależy od matchupu i od tego, w jakim stopniu go znam. Bo jeśli nie znam go za dobrze, albo nie czuję się w nim pewnie, to wtedy odpalam Rurę albo Chongo, gdyż takie wygranie na równych w bardzo dużym stopniu pomaga później wygrać taki mecz, albo trudny matchup. No a jeśli gram taki matchup, który znam, to wtedy po prostu staram się grać tak, jak to powinno się grać, czyli przykładowo nie używam dużo zasobów i oszczędzam je na następne rundy. Dobra. Jaki jest twój ulubiony deck w historii Gwinta? To chyba będzie Ace, stary lider. I to był Gedy ze wskrzeszaniem Mszowora. Okay. I tam się odpalało tego Gedego w jednej turze. Wtedy on mi się bardzo podobał, bo można było fajnie bleedować i na krótką rundę zostawić tego lidera i Gedego i mieć wtedy jeszcze bardzo dużo punktów w tej krótkiej rundzie trzeciej.
Dobra. Wiemy, że lubisz Kahira, tak? To jest twoja ulubiona karta, masz na awatarze na Discordzie, jak ulubioną kartę w gwincie. Powiedz mi, co sądzisz o reworku tej karty? Czy karta teraz według ciebie jest lepsza, gorsza, czy jest na podobnym poziomie co wcześniej? No, ogólnie rework mi się bardzo podoba, gdyż on teraz wspiera archetyp tego wzmacniania i nowego lidera Nilfgaardu. A wcześniejszy Kahir, on raczej był kartą, która nie wspierała żadnego archetypu, tylko pozwalała wykorzystywać to, że przeciwnik wzmacniał się sam. A teraz, kiedy sami jakby możemy w swojej turze jedynie używać jego umiejętności, wydaje mi się, że jest lepszy dla gry i dla tego archetypu. Mhm. Dobra. Także jak najbardziej zmiana na plus. Powiedz mi, Gandalf, czy grałeś w Maga Renegata? Nie grałem. Nie grałeś, okej. Bo nie lubię, bo to jest gra singlowa, a ja już wspomniałem, że karcianek nie lubię, a singlowej karcianki to tym bardziej. Okej. Który archetyp według ciebie potrzebuje najwięcej miłości? Wydaje mi się, że mógłby to być lojalny Królestwo Północy. Ja bardzo lubiłem ten deck, ten z potrójnym pojedynkiem, z Kirkiem i Sansejsem. I on bardzo mi się podobał, ale obecnie jakby no, nie da rady z tym grać ze względu na to, że inne karty są mocniejsze, przykładowo Renfri. No i jakby nie możemy zbudować talii z tymi kartami. A wydaje mi się, że tam podniesienie niektórych statystyk kartą lojalnym mogłoby pomóc, przykładowo temu Karak Marinowi. I jeszcze jeden deck to może odkrywka Hyperfin, bo ja bardzo lubię ten deck, a obecnie nie możemy go zobaczyć zbyt często. Dobra, że już mamy te twoje ulubione archetypy, które może nie ulubione, które pozwoliły na więcej miłości, bo takie było pytanie. Teraz jest już ostatnie pytanie, które jest ciekawie sformułowane. Też brzmione, która talia posiada najwięcej opcji kontrolnych w grze i dlaczego są to wampiry? No to są to wampiry ze względu na to, że mają aż 3 opcje kontrolne i mieliśmy takiego swego rodzaju mema z chłopakami z Teamu. Gdyż śmieliśmy się wtedy, że te wampiry są bardzo kontrolną talią ze względu na te opcje i to była żaba, królowicz ropów, utopiec oraz lock. I przez to jakby one były takie bardzo kontrolne. Tak, już widzimy jaki jest sekret tej kontroli w tych wampirach. Więc przebrnęliśmy przez wszystkie pytania. Zanim się jeszcze będziemy żelaz zajmować, ci będę dziękować. Czy masz jakieś ostatnie słowa do powiedzenia? No to chcę podziękować wszystkim, którzy mnie wspierali i tym, którzy jakby przygotowywali się razem ze mną. No i mam nadzieję, że spotkamy się w finale. Tak, także jak najbardziej życzymy ci powodzenia, wygrania Mastersów. Dziękuję ci za poświęcony czas i jak podobnie było z Dani Rajem, ty zakończysz wywiad, więc w jaki sposób? Pomachasz, powiesz, na razie widzę, czy halo, halo, jak pan Paweł. No to chyba przystaniemy na tym halo, halo i będzie to moje halo, halo takie w stylu pana Pawła. Dobrze. No to halo, halo widzowie. Tak, żegnamy.